Gdyby goś miał jakiegoś kałacha, to pewnie Diego by tego już nie przeżył, ale wymyka się tej śmierci na każdym kroku. Pięknie. To była wspaniała runda. Będę długo o niej pamiętał. Runda 13, 9-3 dla terrorystów. Sete muszą się ostro wziąć do roboty. Ale idzie jakiś mocny push tutaj. Czy Diego utrzyma tą pozycję niczym helmowy jar? To jest właśnie helmowy jar dla tych drużyn teraz. No. Wydawało się, że pójdzie ostro, nie poszło. On myśli, że wszyscy już są dzisiaj... A nie, jednak wraca. On myśli, że tutaj nikt nie przyjdzie. I chyba słusznie, tak. No Diego myślę wyhaczy teraz killa, zaskakując tych gości. No. Tak, prawie. Cwanie teraz przez bibliotekę. Teraz nie wie, czy on poszedł, czy on go okrąża, bądź nawet okrąża, ale my wiemy, że tak nie jest. Udało się, ładnie. Brawo za tą rundę, przeżył. To kraj bandytów, mają strzelać do wszystkiego, co się rusza, tak powiedział gość. No dobra. A, ładnie. Ładny pik. Gość czekał tam jak na przyjście królestwa. Diego znowu tutaj próbuje jakoś od tyłu, od boku, od góry, od dołu, gdzieś z każdej strony poderwać tego, wbić ten nóg z takiego niewiadomego kątu. No został jeszcze jeden gość. Oj. Teraz jego kolega będzie wracał tam od tyłu, więc mógłby poczekać na kolejny. No czekać nie może za bardzo. Ale to trochę tak to zrobił właśnie. Rozegrał, popykał sobie. A, no i oczywiście. Ego mu nie pozwoliło poczekać na kolegę, żeby mu pomógł. No jest naturalnym zabójcą. Naturalnym mordercą, samcem alfa. Alfa minus. Ja jestem akurat alfa plus, kiedy gramy. No miałem nagrywać tylko akcję Diego, ale Diego jakoś nie chce umierać. Znowu zrobię jakiegoś pika, ale tutaj już się nadzieje. Tutaj się nadzieje. Co tu się dzieje? Jaka akcja? Co za akcja? Jeszcze wyhaczył. To nawet nie on, nie Diego go zabił, tylko ogień, tak mi się wydaje. Ładnie. Włączę tego autoreżysera. Dobra, i teraz... Teraz Diego w terrorystach. 9-6. Nic jeszcze nie jest przesądzone. Aczkolwiek w terrorystach... No wiadomo, że jest ciężej. Pisze mi teraz Diego, że zaraz zobaczysz pistoletówkę. Jestem ciekaw. Aha, bo to jest opóźnione. No tak, tak. O, ho, ho, pięknie, pięknie. Tak, rzeczywiście ładnie. Profesjonalna robota. Poprzednią rundę wygrali antyterroryści. No muszą się wziąć do roboty. Muszą się wziąć do roboty. Diego musi wspiąć się na szczyty swoich umiejętności i możliwości. Ja wiem, że on to potrafi. Że on ma w sobie tą bestię, którą czasami budzi. Rzadko. O, niestety tutaj... Oj, będzie wymiana ognia ciekawa tutaj. Teraz Diego wkracza do akcji. Pięknie, tak. O to chodzi. Był obity gość. Tutaj będzie pojedynek. Oj, będzie. Tego się nie spodziewał. Ładnie. Nie wiem dlaczego, ale czerpię jakąś przyjemność z oglądania Diego w tym stanie. Runda 18. 11-6. Diego od razu czujnie na okna. Bardzo ciekawie, bardzo sprytnie. Pamięta ostatnią konfrontację tutaj. Ale CT nie kwapią się teraz do jakichś mocnych ataków, a jednak kwapi się. Nie, schował się w rogu. Zdradził pozycję swoją. Teraz tak, teraz Diego wie, że on tam jest. Pięknie, tak. Kurczak. Flash, użycie utility. Pięknie. Ładna pozycja, taka niecodzienna. Diego myśli, że tamten gość flankuje. Niesłusznie. Jeszcze mamy kolejnego na apsach, czy jak to się nazywa? No i tu będzie konfrontacja. Myślę, że Diego wygra. A, jednak nie. Piękne wejście shotgunem. Chyba usłyszał go. Myślę, że go usłyszał.
Jego ogląda swój skin na kałacha, chwalił mi się, mówił kilka dni o nim opowiadał. Wysyłał zdjęcia takie, owakie, sakie. Z każdej możliwej mapy, z każdej pozycji. No lubi takie rzeczy. O, już zaskoczenie. Już się zobaczyli. Był kontakt wzrokowy. Rozpoczyna się wojna pozycyjna. O, teraz będzie ciekawa sytuacja. Myślę, że uda im się to puszczać. Diego czeka. Czeka jak przyczajony tygrys, jak ukryty smok. Diego pilnuje dwóch batów. Lewa, prawa. No tutaj, tutaj... O, właśnie, prawie. Może się teraz uda, może się teraz uda. Jeszcze raz... Aj, też tego nie widziałem. Ostry push ze strony CT. No niestety. Runda 20. Zaciętego meczu. Choć, czy on zacięty? 12-7? No jednak jednostronny trochę. Ale ja myślę, że Diego się jeszcze nie obudził. Się jeszcze nie obudził. Teraz oni myślą, że ktoś będzie apsy pewnie. Tutaj gość czeka na rogu. O, to będzie ciekawa wymiana ognia. Aj, niestety. Niestety. Runda 21. Zaczynam wierzyć w terrorystów. Choć Diego na razie się nie wykazuje. Myślę, że zacznie. Tutaj ostry jest push. I dobrze, coś nowego, jakieś nowe tchnienie do tej gry wrzucają. Od razu jest hamowany ten push. Został jeden gość, który broni. To ma prawo się udać. Nie wiem, czy oni nie robią im pleców czasami. Oni myślą, że ktoś tu jest. Tutaj nikogo nie ma. Chyba, tak? Na daleko jest. Już ktoś wrócił. A to jest jeden gracz, dadzą radę. Diego podkłada. Ładnie. No, myślę, że wygrano mają. Jeszcze puszuje, szuka. Szuka tego killa. Natura bestii nie pozwala mu usiąść na dupie i czekać na wygraną. On musi puszować, musi szukać tej krwi. O, odpuścił sobie. Ładny skin, podoba mi się. Chciałbym mieć Proud. No i lecimy, kolejna rundka. Ładnie, naprawdę jakoś ta gra wygląda bardziej finezyjnie teraz w wykonaniu terrorystów. Ja im kibicuję, bo tutaj gra Diego. Mój, można powiedzieć, wychowanek. Nauczyłem go, przysposobiłem do CS-a. O, tu będzie ostro, nie wierzę, że go się w smoku. A ten gość może im zrobić ładne plecy tutaj. Gość z shotgunem w smoku, on nie wie. O, niestety. Wystawał mu gun. Pięknie. Dwa kile zaliczone. Ładnie, ładnie Diego. Osłaniał swoją drużynę. Nie puszczą. Razem z nimi tylko osłaniał. Bardzo mądrze. Nie wie, że gość jest z lewej. Nie wie, że gość jest za nim. Mimo to żyje. Jak on to robi? Pięknie. Osłonił tyłek kolegą. Wkroczył na bombsite. Podłożył bombę. Oczyścił. Pięknie. I... Ładny rzut, bardzo ładny rzut. Gdyby gość miał jakiegoś kałacha, to pewnie Diego by tego już nie przeżył, ale wymyka się tej śmierci na każdym kroku. Pięknie. To była wspaniała runda. Będę długo o niej pamiętał. A co ja robię? Ja oglądam jakiegoś gościa, a tutaj Diego. Diego ładnie puszuje od razu. Ach. Trochę zbyt agresywnie. No i skończył gdzieś pod jakimś mostem. Bezdomny. Tak to jest. Poprzednia runda wygrana przez CT, ale dalej wierzę w T. Tu myślę... Ach, mógł poczekać. Ale to my wiemy. Fajnie się tak ogląda. Fajnie się gada, jak to nie tobie pociski nad głową przylatują. W tym piekle nie wiem, czy bym wytrzymał. Jego ze swoją kochaną AWP-ą. Wypatrzy tego gościa na dole. O, myślę, ubije go granatem, tak. Tak, piękny kill, wspaniały. Napiszę mu, aż skomentuję. Ładnie, ładnie. Niestety nie zauważyłem, jak zginął. Patrzy się na tą AWP, bo on jest zakochany w tej AWP-ie. Bardzo to lubi. No niestety kolega mu podiwanił gana.
Robi się bardzo zacięty pojedynek. 13-11. W pewnym momencie dwukrotną przewagę mieli terroryści przeciwna. Tutaj nie udało się. On nie wie, że przeciwnik jest na prawo. Tutaj puszuje ostro. A, piękny ustrzał w kanałach. On nie wie, że tam jest też drugi gość. Tak, drugi gość. Kolejny kill. On jest takim... No, nie chcę tego mówić, ale no takim kanalarzem, tak? Chciałem powiedzieć brzydziej, ale... On w tych kanałach się bardzo dobrze czuje. Ładny wskok. Udało mu się. Ostatnio mu się nie udało. Brawo. Niedobrze to wygląda dla terrorystów. Maskuje odwrót. A właściwie... No tak, fejkuje, że tam będą szli, podczas gdy oni podłożą bombę tutaj. Pięknie, on pilnuje tego przejścia. Chyba nikt tu nie przyjdzie. Przyjdzie jednak jeden gracz. Ja zapomniałem, że ja mam radar jeszcze. Pięknie, i myślę, że Diego go wyhaczył. Tak, oczywiście. Bo on się nie wychylił od razu. Najpierw było widać jego cząstkę. No tu już nikogo nie będzie. Jeden gość został. Pięknie. 13-12, wspaniała runda. W końcu Diego zaczyna tutaj rządzić, najlepszy ze swojej drużyny, jeśli chodzi o killa. Brawo! O, tutaj natnie się, pięknie! Co za refleks! Wspaniale, prawie wyhaczył też tego killa przez smoke'a. Pisze mi teraz, że ciężki meczyk. No, na pewno. Ja to widzę z opóźnieniem. Tutaj myślę, wyhaczy gościa tak samo. Pięknie, oczywiście, to jest cały Diego. Nie wie, że tu jest jeszcze trzeci, który się schował w rogu. Myślę, że tu już się nie uda. Tu już się nie uda. Będzie trudne. Chyba, że teraz. A, prawie. Ale ogólnie bardzo mądrze. 27 runda. Robi się naprawdę gorąco. Diego nie może teraz zawieść. Musi grać przede wszystkim... No, wyhaczy gościa. Tak, pięknie. Musi wykazywać się systematycznością w poziomie swojej gry. Ładnie, na razie bardzo ładnie to wygląda dla terrorystów i myślę, że to wygrają. Bomba podłożona, oni się bronią. Piękna akcja, piękna sprawa. Tylko dwóch gości, jeden praktycznie nie żyje. Zanim to powiedziałem, już zginął. Ale został beta, najlepszy gracz. Tylko no jak on może dać sobie radę z 5 gośćmi? No niestety. Ja w niego wierzę, ale... Może nawet przełączę się na jego perspektywę, zobaczmy. Nie, on sejwuje. On sejwuje. I słusznie, mądrze. Pomimo tego Diego bawi się z kurczakiem, którego nie trafił z AWP-y. Ja nie popieram takiego braku ekologii, żeby była jasność. Sta 8 runda, 14-13, łeb w łeb. Ta runda będzie miała bardzo duże znaczenie. Znowu czeka na killa w ten sam sposób. Niech jeszcze chwilkę poczeka. Może się uda. On wie, że tam idą. Może się udać. No, będzie problem z tym piknięciem teraz. Ładnie podpalił, ale gość z bardzo zaskakującej pozycji tutaj nabiega się, przyczaił. Niepotrzebnie wyszedł. Pięknie. Kura ucieka. Kura czuje jakiś taki naturalny zew potwora w naszym protagoniście. Pięknie wyhaczony. Wyhaczony gość, no. Rozpływam się tutaj teraz nad grą. Im dalej w las, tym ciemniejsze grzyby ja tutaj widzę. Dobra, panowie, ja już muszę lecieć za chwilę. Ile to tam jeszcze? 14-14. To teraz kładzie duży nacisk. Aż nie mogę sobie wyobrazić, pod jaką presją musi być drużyna antyterrorystów. Mieli tą wygraną w garści, a teraz... Teraz zaczyna im się to wyślizgiwać między palcami. Co to było? Co za odgłos? Gracz beta już tak nie zachwyca. Zobaczmy. Aj, nie udało się. Mógł być kill tutaj. Zaczyna to się... No i właśnie, ten taki... takie tempo, taki impet uderzenia został teraz zdławiony przez CT. Zobaczymy. Tutaj robi plecy. Wspaniale gość. O, jest. Bardzo późno go zobaczył Diego. To było dobre.
udało się tą rundę terrorystom wygrać. Świetnie, terroryści osiągają przewagę, wspaniale. Nie wierzyłem w nich, mój błąd. Dobrze, zobaczmy Diego znowu. Ostatnia runda, tutaj zadecyduje się wszystko, czy remis, czy wygrana w T. Niesamowite. Presja, jaką muszą teraz odczuwać, jest olbrzymia. Ja bym nie był w stanie wysiedzieć przed monitorem. AWP, niestety. AWP w tym miejscu. Będzie ciężko, będzie bardzo ciężko. Ale AWPiarz nie jest aż tak uzdolniony z tego, co widzę. Tam gość górą puszuje od Tero. To się może udać. Ładnie, udało się. Co zrobi Diego? Jest niezdecydowany, nie wie co robić. Tam rzuci smoke'a i będą puszować tędy, tak mi się wydaje. Tak. Oj, tutaj będzie ciężko z tym graczem wygrać z Ameczką, który wskoczy zaraz. Nie, on czeka tutaj sobie fajnie. Diego o nim nie wie i nie spojrzy chyba tam. Spojrzał, wskoczył na gościa, no nie... Wow. Dużo szczęścia. Dużo doświadczenia. Wspaniała ostatnia runda. Dawaj, Diego. Pokaż, że jesteś godzien tego złotego kałacha. No, jesteś godzien. Widzisz, ta kura, którą zabijałeś notorycznie. Tylko ona przy łożu twoim na koniec została. No i będzie remis, tak? Dobrze rozumiem zasady CS-a? Tak, remis, ale i tak szapoba, wspaniała gra, wspaniała rozgrywka. Jestem zaszczycony, że mogłem komentować tą rozgrywkę. Dzięki wielkie i do zobaczenia, muszę już lecieć.